Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, cześć, dzień dobry, bardzo witam się z wami bardzo serdecznie. Gdybym miał kapelusz, to bym go zdjął. Tak, tak wyglądam bez kapelusza. Dzisiaj pierwszy raz w takiej formie jest to nagranie z mojego prywatnego pokoiku. Nie z lasu, wiem, nietypowo, ale 6 grudnia, moi drodzy, już niedługo. Co za tym idzie, mam dla was genialny pomysł na prezenty dla osób, które kochają las, które kochają grzyby, które kochają przyrodę. Jak wiecie, na kanale też pojawia się niejednokrotnie seria o ziołolecznictwie i dzisiaj też do niego troszeczkę nawiążemy, ponieważ to, co chcę wam przedstawić, ma bardzo duży wpływ w postaci regulowania naczyń krwionośnych, ma także duży wpływ na choroby nowotworowe, ma bardzo duży wpływ na nasz system odpornościowy, ale o tym wszystko po kolei. Zapraszam was bardzo serdecznie, na dole w linku znajdziecie smaki na boczniaki. Dlaczego o nich mówię? Ponieważ zawsze marzyło mi się założenie takiej małej hodowli grzybni, którą będę mógł sobie w czasie zimy hodować. Ostatnio zwiedzaliśmy Diablą Bramę, gdzie udało nam się odnaleźć tyle pod śniegiem pieprznika trąbkowego, że wystarczyło na 4 kosze. Ale te czasy niestety się obecnie kończą, z racji na to, iż śniegu jest coraz więcej w lasach, grzybków będzie coraz mniej. No cóż, kto z nas ich nie lubi? Tak więc zgłosiłem się do firmy, która nazywa się Smaki na Boczniaki i przedstawiłem im swoją ofertę. Mianowicie chciałem im zaproponować, że jeżeli zgodzą się do mnie wysłać grzybnie, to ja chętnie o niej opowiem. Przedstawię ją jako genialny pomysł, bo jest to naprawdę świetny pomysł na prezent dla osób, które kochają grzyby. No i zostałem mile zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się, jak chciałem poprosić o malutką grzybnię. No to nie zostaje mi nic innego, jak tylko pokazać wam, co zostało do mnie. Tak. Mała grzybnia, którą przysłała do mnie ekipa z Smaki na Boczniaki. Słuchajcie, trochę mi brakuje kadru, żeby to tak fajnie otworzyć, więc może, wiecie, przesunę sobie odrobinkę stolik. Czasami cieszę się, że nie brakuje mi siły w rękach, wiecie? Natomiast będziemy pomału wyciągali tą paczkę, otwieram ją przy was, nie wiem, co jest w środku. Znaczy, wiem, że będą to grzybki, prawda, ale nie wiem, w jakiej formie. W formie grzybni, dobra, wiem, ale nie wiem, jakie gatunki, nie wiem. Wiecie, ja się spodziewałem malutkiej paczki, tak jak kiedyś, dawno temu, znajdziecie na moim kanale hodowlę boczniaków w mini szklarni. Tak, no ekipa pojechała po bandzie. Dobra. Ja nie mam nic przeciwko. Nieodzowna muelka. No bo to nie jest tak, że nożyków do lasu to się nie używa też w domu. Zapakowane porządnie. Słuchajcie, w środku paczki są mniejsze paczki. No powiem szczerze, takiego unboxingu to jeszcze nie robiłem. Pierwszy mój odruch chciałem, jak w lesie. Myślę, że gdybym tak zrobił ze stolikiem, byłoby gorzej. Kochani, w środku znajdują się dwie podłużne paczki. Ja sobie pozwolę... A wezmę sobie linię na kamerę. O masakra! Trochę waży. Nie ukrywam, trochę waży, ale... No, wygląda to naprawdę nieźle. Ponieważ sam sposób zabezpieczenia przesyłki już robi spore wrażenie, bo w takim gabarycie zazwyczaj, wiecie, jak jest firmy i dzida, a tutaj naprawdę, naprawdę jest wszystko fajnie, bardzo zabezpieczone. Więc ja tą paczkę otrzymałem wczoraj, ale musiałem sobie zbudować oczywiście miejsce pod hodowlę. Ten materiał zbudowania tego miejsca, jak przygotować takie miejsce, oczywiście będzie w tym filmie. Kawałeczek dalej. Wow! Ho, ho, ho.
W środku pierwszej paczki mamy 4 grzybnie. Tu mamy taką samą paczkę, więc podejrzewam też. Matko, ej, dostałem całą hodowlę grzybów. Ale świetne. Ej, to jest genialne. I do tego tutaj, zwróćcie uwagę, słuchajcie, jest idealnie wycięte. Może to tak otworzę. Po pierwsze to, dobra, co ja tu wyciągnąłem? Cała instrukcja widzę z tyłu. Otwórz pudełko wzdłuż perfumacji, zrób 2 nacięcia na plastikowym worku w kształcie X-a. Postaw pudełko na parapecie, blacie lub półce z dala od bezpośredniego ciepła i badania promieni słonecznych. O, a ja sobie zrobiłem specjalnie miejsce, żeby mi słoneczko przez regał przechodziło, czyli będę musiał regał przestawić. Przypomnę warunek. Ja nagrywałem budowanie regału i miejsca pod hodowlę zanim przeczytałem to, żeby mi ktoś później nie zarzucił. Używaj butelki z rozpylaczem, spryskuj grzybnie w miejscu nacięcia X parę razy pod każdym kawałkiem rozciętej folii. Powtarzaj tę czynność 2-3 razy dziennie. Po około 5-10 dniach zobaczysz małe grzybki. Staraj się ich wtedy nie zmoczyć, a tylko samo podłoże, na którym rosną. Krok czwarty, po kolejnych 5-7 dniach wykręć delikatnie całą grupę grzybów z podłoża. Kapelusze przy zbiorze powinny być duże i otwarte, ich brzegi delikatnie wygięte i niepopękane. Po zebraniu grzybów odstaw pudełko na około 5-8 dni w ciemne i chłodne miejsce lub umieć w lodówce. Lodówka nie jest zalecana dla różowego i sakury. Ej, ale to już są gatunki troszkę egzotyczne. Dobra, a tak w ogóle. O! Co mamy w sobie dobrego? I mamy wyszczególnione nawet witaminy. B1, B6, B2, B3, B4, witamina A, witamina B5, D2, B9, D3. Witamina D3, kochani, jeżeli chodzi o witaminy propos nas mężczyzn, to tak panowie serdeczni, jeżeli mogę powiedzieć parę słów. Witamina D3 wpływa na produkcję testosteronu. Po pierwsze, testosteron wspomaga przyrost masy mięśniowej. Po drugie, wpływa na zarost. No i po trzecie, na co testosteron wpływa, też dobrze wiecie, prawda? Dobra, słuchajcie, boczniaki, smaki na boczniaki, adres strony 100% bio. Super, więcej przepisów, mamy kod QR z przepisami. Om, niom, 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 odetnij nóżki boczniaków, możesz je dodatkowo rozciąć na pół. Kapelusz zostaw w całości, następnie rozgrzej oliwę na patelni i dodaj przyciśnięty przez praskę czosnek. Wrzuć boczniaki, kapelusze boczkami do dołu i posyp solą. Smażaj przez parę minut pod przykryciem na wolnym ogniu, aż grzyby się zarumienią. Chwilę przed podaniem możesz zdjąć pokrywkę, żeby odparował nadmiar płynu. Następnie podaj do stołu i ciesz się smakiem. Wiecie co? Samo wykonanie jest naprawdę genialne. Tylko ja wciąż szukam gatunku. A tutaj! Ej, z każdej strony jest coś innego. Ja porobię wam zdjęcia i wrzucę na grupę naszą. Uprawię w odpowiednich temperaturach. Nawet mamy podziałkę z temperaturami wyznaczoną. A więc soplówka jeżowata. Ja się spodziewałem samych boczniaków, a tutaj mamy jednego z najbardziej cennych grzybów. Soplówka jeżowata wpływa na pracę naszego mózgu. Możemy ją kupić w aptece w postaci ekstraktów i to jest naprawdę niesamowity gatunek. Jeżówka jest... Żeby mówić o jeżówce, musiałbym zrobić oddzielny materiał i mówić do was przez godzinę. Słuchajcie, aż mam ciary na rękach normalnie. Mój ukochany grzyb, którego zawsze pragnąłem znaleźć w lesie, ponieważ zawsze polowałem na sopiówkę, tymczasem trafiła mi się prosto w ręce w postaci prywatnej hodowli. Słuchajcie, nawet nie wiem co powiedzieć. Więc mamy sopiówkę, najbardziej wartościowego grzyba. Chyba jedynie muchomor czerwony ma tak silny wpływ na przekazy neuronowe w mózgu, jak ten tutaj osobnik. To jest po prostu... Ej, ja się skontaktuję z tą ekipą.
Słuchajcie, zrobiliście mi taki gift, że bardzo bym prosił ekipę ze Smaki na Boczniaki, powiedzcie mi, ile macie osób w ekipie tam i ja wam coś wyślę w zamian. Ja wam naprawdę się podziękuję za samą tą grzybnię jedną, to ja bym was na rękach nosił, a co dopiero... Liczę, że się odezwiemy bardzo szybko do siebie. Dobra, ja już po prostu cały chodzę, że to... Ja dzisiaj z tym grzybkiem będę spał. Naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Kurde... Mnie cieszą grzyby niesamowicie, a taki gift. A, nożyk. Żeby nie spał. Następna poczuszka. Tak samo wyszczególnione witaminy, minerały. Mamy fosfor, potas, wapń, miedź, żelazo, selen, mangan, przepraszam, cynk, sód i magnez. Oczywiście zestaw witamin bardzo zbliżony. A tu mamy kolejna soplówka. Ja wam podwójnie coś wyślę. Naprawdę. Okej. Boczniak perłowy. Proszę uprzejmie. Szczerze nie znam tego gatunku jeszcze, ale dzisiaj będę miał naprawdę wiele, wiele lektur, ponieważ zrobimy sobie, wiecie co, zrobię po kolei każdy odcinek o każdym gatunku tego grzyba i postaram się jak najbardziej go zbliżyć. Gdyby ktoś z was miał zdjęcia na przykład gotowych już, gotowych, dorosłych okazów, podeślijcie mi. Wspaniale. Boczniak perłowy również. Dobra, druga paczka. Normalnie aż mam ciary, co może być w drugiej paczce. Również widzę tutaj. O, 8 w sumie grzybków będzie. Łops, otwarłem do góry nogami. Mam nadzieję, że to grzybko mnie zaszkodzi tak chwilowo. Ojej, wiecie co, ja sobie to może lepiej odwrócę, bo tutaj są takie fajne... Ej, na prezent. Naprawdę jest niezłe. Ciekawostka. Nie ostrzyłem tego noża od czasu, jak nagrywałem materiał o ostrzałce. A wciąż tnie jak wściekły. No, ale to stara dobra muelka jest, no nie? Ohoho. Boczniak łyżkowaty. Super. Super. Następny. Również łyżkowaty. Zakres temperatur 15-25, czyli te grzybki będą stały na regale wyżej. Najlepsze jest to, że każdy gatunek na paczuszce jest zaznaczony, czyli wiemy dokładnie... Coś tam spadło. A, to był chyba mój telefon. Boczniak ostrygowaty, chyba najbardziej popularny ze wszystkich. Matko, dostałem taki gift. Słuchajcie, o, aż to sobie przyciągnę tutaj bliżej. Ej, no nie wiem, co mam powiedzieć. A cóż to jest? A, jeszcze karteczka. No tak, list przewozowy to był. Dobra, to jest mój liścik przewozowy. Ale słuchajcie, żeby... No ja się, no nie wiem nawet co powiedzieć, jestem tak kurde wzruszony, dosłownie, bo ja się spodziewałem jednej malutkiej grzybni, tymczasem otrzymałem po prostu całą hodowlę.
Jest to tak niesamowicie miłe i tak... No brakuje mi słów. Serio. Ja naprawdę się spodziewałem jednej małej grzybni, a tu dostaję całą hodowlę. Słuchajcie... wiecie co? Ja zrobię taką rzecz. Pod tym filmem piszecie przepis na potrawę z boczniaków. I ta osoba, która napisze najciekawszy opis, to ja jedną z tych grzybni wyślę do widza. Ok? Zrobimy w ten sposób. I zrobimy to w ten sposób, dlatego że... no to jest aż za dużo dla mnie, po prostu. I uważam, że jest to naprawdę dużo dobrego, bo jest to samo zdrowie, więc niech to idzie dalej. I tak zrobimy. Jeżeli wpiszecie i nazbiera się tam z 50 komentarzy, ale to jest warunek, 50 komentarzy jak będzie, i wrzucicie przepisy na potrawy z boczniaków, to ja z automatu rozlosuję. Wrzucimy sobie ten filmik do takiego programu, który losuje komentarze. Wylosujemy sobie szczęśliwca. I poproszę tą osobę, żeby się ze mną skontaktowała. I jedna z tych grzybni maila śli, znaczy kuriera śli i pojedzie do widza. Natomiast ja zapraszam was do piwniczki, ponieważ przygotowałem pomieszczenie, w którym jest super, bo jest od 10 rano do 16 stopni po południu, czyli akuratnie się łapiemy w przedziałach wszystkich tych grzybków. Zapraszam serdecznie też na stronę Smaki na Boczniaki, jak widzicie na paczkach. A ja po kolei będę przygotowywał materiał z każdym jednym z tych gatunków grzybów. I jak widzicie, ten produkt jest naprawdę świetnie przygotowany. Jeżeli osoba, która w ciągu sezonu gania po krzakach, żeby nazbierać sobie grzybków i dostanie coś takiego pod choinkę, to ja wam gwarantuję, że wywołacie taki uśmiech na twarzy. No ja lepszego prezentu na święta nie widzę. Zapraszam do piwnicy.